automatyczny railgun ROR K4. Noże możliwe do zebrania w skale. Czy powrót starych premi do PD? To tylko pewna nutka zawartości, jaką prezentuje nam sezon trzeci w Battlefield 2042. Cześć, witajcie z tej strony, Yahoo, witam Was w kolejnym materiale na kanale. A dzisiaj, moi drodzy, zeszło już embargo na gameplay z nowego sezonu, bowiem kilka dni temu miałem możliwość wzięcia udziału nie tylko w prezentacji, ale i również w sekcji nagraniowej, właśnie z najnowszego sezonu, który nosi nazwę Eskalacja. W związku z tym ów odcinek będzie uzupełnieniem tego wczorajszego, w którym poruszyłem bardziej taką szczegółową kwestię odnośnie samochodu jej zawartości, jej opisu, co dostaniemy, jak się to prezentuje i czym nas może zaskoczyć. Dzisiaj natomiast już będą bezpośrednio moje wrażenia uzupełniające właśnie ten opis, który prezentowałem Wam ostatnio. Nie połączyłem tego w jeden film po prostu, bo takie były daty embarga i do tego musiałem się dostosować. Aczkolwiek dwa materiały też myślę, że wychodzi to dla Was lepiej, bo możecie troszeczkę więcej posłuchać i zaznajomić się z tym, co jest zaprezentowane, co będziecie mogli zagrać czy też przetestować, nawet w tych darmowych okresach. Zacząłem od broni, natomiast myślę, że pierwszą kwestią, którą należałoby tutaj poruszyć, jest sama mapa i lokacja. W poprzednim materiale mówiłem Wam, że sam widok, sama lokacja, sam jej obszar jest jak najbardziej satysfakcjonujący ze względu na widoki, na krajobraz, na samo to umiejscowienie i pokazanie tej lokacji od nieco innej strony, tej bardziej militarnej, nieco zurbanizowanej. Natomiast po samym opisie, który też trafił do naszych kręgów twitterowo-redditowych, battlefieldowych, mogliśmy spodziewać się czegoś faktycznie bardziej zamkniętego, zwłaszcza że DICE wcześniej zapowiadało, że będzie to mapa troszeczkę mniejsza, skupiona na tej walce piechoty. Natomiast dostajemy coś, co z jednej strony ma w sobie dwie kostki, i tak tutaj jest aluzja, to troszeczkę do DICE, można się pośmiać, a z drugiej strony ten otwarty teren, w którym ścierają się zarówno wojska pancerne, jak i wojska powietrzne. I tutaj uwypukla się też nieco pewien sceptycyzm, który omawiałem zresztą wczoraj, a więc czy nie jest to zbyt otwarta lokacja i czy mimo tych fortyfikacji, pewnych ścieżek, dróżek, nieco tej niejednorodnej rzeźby terenu, która... Zresztą dodatkowo stymulowana jest przez wszelkiego rodzaju głazy, czy nie będzie to właśnie problem. I nie tylko jest to widoczne ze względu właśnie na wojska powietrzne, z którymi można walczyć, jak wiadomo, używając też m.in. dymu, broni przeciwlotniczej itd. Natomiast problemem też mogą być snajperzy, bowiem z tych dwóch fabryk można mieć baczenie na całą okolicę, wybierając sobie odpowiednią snajperkę. To tak dla zaznaczenia. Natomiast już sama walka bezpośrednio wewnątrz fabryk jest całkiem ciekawie rozproszona. Co jest widoczne zwłaszcza na podboju i przełamaniu, gdzie te punkty koncentrują zresztą tą walkę wewnątrz całego kompleksu, który oferuje sporo takich ciekawych, innowacyjnych elementów, jak na przykład jeżdżące urządzenia, jeżdżące maszyny, które dodają jakiegoś takiego uroku, że to faktycznie jest coś, co działa, a nie tylko stanowi fasadę pod tą naszą walkę. Ogólnie muszę ocenić mapkę na plus, jest fajna, szybko przemieszcza się oczywiście między punktami, są osłony, jeżeli będziemy też używać dymu, będziemy kooperować z naszymi kompanami, to na pewno pomoże nam to w jakimś takim lepszym zaadaptowaniu się do warunków tutaj. Panujących. Na pewno Dajs trzeba też pochwalić za to, jak zachowało się względem samego backgroundu, bo tutaj faktycznie widać, że dzieje się konflikt zbrojny pomiędzy właśnie siłami pragnącymi przejąć kompleks, w którym produkuje się broń kinetyczną. A jeśli o niej mowa, to chyba już warto przejść do tej sekcji broni. Myślę, że największą rzeczą, która mnie właśnie zaskoczyła, jest chyba ten automatyczny Railgun Rorsch MK4, czyli ulepszenie wersji Rorsch MK1 z Battlefield 4. A wiecie dlaczego? Przez ten automatyczny tryb strzelania. Bowiem, no, jak dobrze wiedzieliśmy po tych zapowiedziach, po tym wycieku, mogliśmy się spodziewać, że będzie to przepotężna broń. Natomiast szczerze powiedziawszy, aż tak do końca nie jest. Natomiast zaczynając od początku. Roż oferuje nam trzy tryby ognia, które możemy sobie zmienić bezpośrednio z tego menu plus w tym trybie modularnym. Jest opcja burstowa, opcja zwykłego karabinu powtarzalnego oraz opcja w pełni automatyczna. Szczerze mi najbardziej przypadła wersja ta automatyczna, bo nie będę ukrywać, że w wersji powtarzalnej jest to zwykła snajperka, na którą jeszcze musimy troszeczkę poczekać, zanim wystrzeli, zanim załaduje się ten pocisk elektromagnetyczny. Natomiast już w tej wersji automatycznej ten czas oczekiwania jest oczywiście już troszeczkę krótszy, w związku z czym też łatwiej można prowadzić walkę bardziej agresywną, co zresztą widzicie po tych gameplayach. To co natomiast fajne jest dodatkowo jeszcze w a czego nie powiedziałem wcześniej, to fakt. Iż możemy strzelać im również do pojazdów, zadając obrażenia, podobnie jak z potężną snajperką z podstawki. Także myślę, że oceniam to bardzo na plus. Jest to duże zaskoczenie. Nie jest to broń przegięta, a dlatego myślę, że spełnia oczekiwania jakoś rozbudza nasze wątpliwości względem tego, czy nie będzie to coś zbyt mocnego. Natomiast nie można tego powiedzieć o potężnej pompce kompaktowej, dodatkowo dwulfowej, która stanowi poważne zagrożenie dla piechoty, zwłaszcza, że ma te kilka dodatkowych e, pocisków, dodatkowych tych pocisków śrutowych, a na bliski dystans ze swoją szybkostrzelnością może być krucho. Zwłaszcza dodatkowo, jeśli wyposażymy się w strzałki, czy w też wersję slag, brenekową, no to z użyciem celownika może być różnie, zwłaszcza w takich wytrawnych rękach, wytrawnego zabójcy. Także myślę, że to też będzie kwestia jakiegoś nerfa w przyszłości. Broni z portalu też jakoś mocno nie będę oceniać, no bo cały czas mamy ją obecnie dostępną w tym segmencie. Teraz nastąpiło tylko przeniesienie tego do All Out Warfare A91, jak i XM8. Fajnie postrzelać, fajnie jakoś to też może uzupełni wariację tej broni, i akurat dla kogoś będzie to idealna pozycja do prowadzenia walki w rozgrywce. Wartymi do odnotowania elementami są również paradoksalnie, może dla niektórych, rzeczy, które znajdują się w karnecie bojowym. I to te kosmetyczne, bo nie tylko mamy tu do czynienia z premią do doświadczenia, ale również pewnymi elementami kosmetycznymi, jak zestaw wzorujący się na operatorach Jäger Corpset, czyli duńskich komandosach, co ponownie zagnieżdża nam sam stanowany. Styl prezentowania właśnie zawartości kosmetycznej w sezonie trzecim, który faktycznie, jak prześledzimy sobie to, co jest obecne w tym Battle Passie, jest na tym również poziomie, wystarczy spojrzeć na Brudnego Angela. Specjalista pan Rashid Zain oraz jego umiejętność i specjalny gadżet też nie jest jakoś mocno ingerująca w samą rozgrywkę i też nie jest to specjalista, który jakoś mocno będzie, myślę, nadużywany w późniejszym czasie, gdyż no, jest to na pewno fajna postać do prowadzenia agresywnej walki, bowiem mamy tą gratyfikację w postaci szybszego regenerowania naszego zdrowia, a z drugiej strony mamy dodatkowo do tej agresywnej walki granatnik, tak jak mówiłem we wczorajszym materiale, który może nam pomóc po prostu wypędzać, kamperów z kryjówki, lub też przeciwników kryjących się za jakąś osłoną. I to też, myślę, jest spoko sposób na zbalansowanie tego, aby sam gadżet nie powodował stymulowania bezpośrednio używania jedynie jego do eliminowania wrogów. Nóż do rzucania jest na pewno fajną alternatywą, spoko można się pobawić. Najciekawszą rzeczą jest to, iż oczywiście wchodzi on w każdą strukturę, nawet w kamienie, nawet tutaj w skały, w związku z czym bez problemu możemy je sobie po prostu potem już wyjąć. Obawy z nowym czołgiem również mogły się wiązać z tym, iż jest to broń używająca pocisków elektromagnetycznych, tego właśnie postępu technologicznego, który może zmieść całkowicie z pola walki inne tego typu pojazdy. Natomiast na polu walki aż tak nie jest, zresztą bardzo łatwo jest go zniszczyć, o czym się kilkukrotnie przekonałem. Ogólnie natomiast muszę powiedzieć, że fajnie spaja się to w jedną całość podobnie zresztą jak ten rys fabularny, który został nam zaprezentowany. Na mapie czuć zresztą tą obecność samego konfliktu, który gdzieś tam się dzieje w tle e, fabularnym, a zawartość jest całkiem przyjemna, nieoczywista, osobliwa i która faktycznie może zaskoczyć. Dlatego zapytacie pewnie czy warto wrócić i wypróbować. Myślę, że tak, zwłaszcza jeśli posiadacie grę, to zachęcam was do tego, aby wyrobić sobie własną opinię na ten temat, a nie też bezpośrednio Sugerować się tym, co mówię, ja, albo również co mówią treści w internecie, aby po prostu wyrobić sobie własną opinię, uaktualnić może obecną, którą ma się na temat obecnego stanu samej gry i utwierdzić ją w przekonaniu, czy jest to dalej coś negatywnego, czy zmierza może troszeczkę bardziej neutralno może troszeczkę bardziej pozytywną stronę. Czemu sprzyja dodatkowo obecność od sezonu 3 Battlefielda 2042 w usługach Game Pass Ultimate i EA Play oraz samego faktu występowania darmowych weekendów, które już niebawem w grudniu zawitają do samej gry. Ponownie zresztą, bo już tak mieliśmy po premierze tam chyba wtedy użytkownicy Golda mieli taką możliwość na Xboxie, no ale to już tam nieważne. Dajcie znać, jak podoba Wam się ta cała wizja. Czy po dzisiejszym gameplayu macie może troszeczkę inne odczucia na temat tego, co zaprezentowałem Wam wczoraj podczas samej prezentacji suchych faktów? No i tyle, i usłyszymy się w kolejnych materiałach. Ja tymczasem dziękuję serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne. Jestem Jachu. do zobaczenia. Cześć.